Cześć widzowie, z tej strony Ninjago Films, a w tym odcinku będę robił recenzję komiksu Lego Ninjago Crystallized z minifigurką Lloyda. Jeśli spodobał wam się film, zostawcie łapeczkę i subskrypcję na kanale. Zapraszam do oglądania. Przejdziemy do magazynu. Do komiksu, przepraszam. Tutaj mam reklamę magazynu Lego Batman z minifigurką Batmana, chociaż tej pelerynki brak. Ok, tutaj mamy spis treści. Tutaj z sezonu 16 Crystallized mamy. Ok, i komiks Zemsta na morzu. Tutaj Kain zmienił się w złotego smoka. Reklama magazynu Lego Minecraft z minifigurką zombiaka już sprzedaży. Gdzie bym zakupił ten magazyn? Reklama magazynu Lego Ninjago Legacy Hero z minifigurkami Kaja i z Nindroidem. Tutaj mamy kolejny komiks i ciekawostka z... O. Piątego sezonu Ninjago. Opętanie. Tutaj mamy tak dalej. Tutaj Nia się przebrała za Lloyda. Tutaj też mamy. Napiszcie w komentarzu, czy posiadacie, bo ja nie posiadam. W kolejnym numerze otrzymujemy Overlorda. Inaczej Kryształowego Króla, już 31 maja. Przepraszam, że ten komiks się zniósł, bo dzisiaj przejechałem do Redomia, ale okej. Okay. Reklama magazynu Lego Jurassic World T-Rex... Nie, ten czekaj. Nie. Velociraptor plus gniazdo, czy jakoś tak się nazywa ten dinozaur. I mamy reklamę magazynu Lego Star Wars z minifigurką Chewbacki, czy jakoś tak się nazywa ten gość. Przejdziemy do minifigurki. A tak wygląda minifigurka w dzisiejszym odcinku. Lloyd z Crystallized. Lloyd tutaj trzyma topór, tutaj jakiś kryształ zielony. Z tyłu ma złotą katanę i uchwyt na katanę. Tutaj ma taką, no jak mam to powiedzieć, chustę taką ma, bo w serialu nie posiadał. Z tyłu tak wygląda jego twarz. Mogę wam pokazać jego całą twarz. On tak właśnie wygląda bez maski. Tutaj z tyłu. A jak widzimy, jeśli chodzi o tę broń, to mogę wam oczywiście sprezentować. Tak ona wygląda. Tutaj jakieś, no jak wam to powiedzieć. No, kryształ wcześniej wspomniany. Podobny do kola, ale kol ma inny. Jeśli chodzi o główkę, to ona tak wygląda. Zobaczcie. Z tyłu taka uśmiechnięta. Nie, z przodu uśmiechnięta. Z tyłu taka no, zła, że walczy z łotrzykami. Jeśli chodzi o jego katanę, to ona tak wygląda. No, katana jest u wszystkich ninja. Mogę wam powiedzieć. Każdą katanę nosi ninja z tej, no jak mam to powiedzieć. No to co, przejdziemy do kart.
Limitowaną kartą jest gwałtowny Glutinous, edycja limitowana. A jeśli chodzi o te karty, to mogę wam pokazać, więc mogę wam otworzyć. To już wszyscy. To jest jak. To są zasady gry. Skuba Ninja tu są. A zasady gry wyglądają tak, w ten sposób. I przechodzimy do kart. Złośliwa drużyna strażników Maraj. Zoterminowany Jay Legacy. Dodatkowa para oczu. Gotowy do turnieju. I ultragłębinowy Lloyd. Czyli minifigurka z dzisiejszego odcinka. Przejdziemy do podsumowania. Podsumowując, ten magazyn jest fajny, polecam go. No, mogę wam powiedzieć komiks, ale mówię na to magazyn, więc ten Lloyd z Crystallized mi się podoba. No to już koniec na dziś. Jeśli spodoba wam się odcinek, zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcji na kanale. Przypominam, że dzisiaj będą też odcinki na moim kanale. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Cześć!